tvpodkarpacie.pl. W Nowosielcach odbył się dzień otwarty jednej z najprężniej rozwijających się szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sanockim, a więc Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Z atrakcji przygotowanych przez gospodarzy skorzystało 400 uczniów okolicznych gimnazjów. Baza jest nowoczesna, szkoła też nowoczesna, kształci w nowoczesnych zawodach. No, zawody są właściwe dla ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Naprawdę fajna atmosfera między uczniami, nauczyciele też są bardzo fajni. W ogóle to nie jest taka zwykła szkoła jak nie wiem, inne szkoły w Sanoku, jest po prostu inaczej. I na architekturę krajobrazu, i na rolnika, i na weterynarza, na przykład na tego, na gastronomiczny kierunek można też przejść. Ja jestem na architekturę krajobrazu akurat i bardzo jestem zachwycona z tego kierunku. Można rozwijać zainteresowania, odbywanie praktyk zawodowych, prawda, uczestniczenie w programach unijnych, Erasmusach na terenie Europy, Szwajcaria, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania. Także to jest to wszystko, co stwarza, że uczniowie chętnie przychodzą do szkoły. W Nowosielskim Zespole Szkół w ramach Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej można wybrać łącznie 13 kierunków nauczania, w większości niedostępnych w żadnej innej placówce z terenu powiatu. Blisko 1/4 uczniów, którzy odwiedzili Nowosielce w dniu otwartym, już zadeklarowała wybór tej szkoły. Niespełna połowa gimnazjalistów wyraziła chęć kontynuowania nauki właśnie tutaj. Bardzo mi się wszystko podobało, fajnie zaplanowane. Zastanawiam się właśnie nad technik żywienia i usług gastronomicznych. Tak, przekonali mnie i zastanawiam się właśnie nad wyborem tej szkoły i bardzo pozytywnie jestem zaskoczona. Szkoła jest w stanie cały czas rozwoju, jeżeli chodzi o polepszanie bazy edukacyjnej szkoły, zarówno kształcenia teoretycznego, jak i praktycznego. Powstały nowe kierunki, które w tym roku akurat zostają takie same, ale do tych kierunków cały czas baza będzie coraz lepsza. Warto zaznaczyć, że uczniom dojeżdżającym szkoła proponuje 80 miejsc internatowych. Zresztą baza ZSCKR stale się powiększa i unowocześnia. Jeszcze w tym roku przewidziano realizację inwestycji na, uwaga, 9 milionów złotych. W roku obecnym akurat planujemy inwestycje, no nawet duże, sądzę, że około 9 milionów złotych. Mamy pieniążki na ten cel w ramach własnego budżetu. To częściowo będziemy modernizować bazę do kształcenia z technik architektury krajobrazu. Powstaje przekształcenie budynku mieszkalnego na bazę do kształcenia praktycznego w tym zawodzie. Oraz złożone są dwa wnioski do programu RPO Województwa Podkarpackiego. Szczegółowe informacje dotyczące oferty szkoły na stronie internetowej zskr-nowosielce.pl. tvpodkarpacie.pl